razu wiedziałem, że ten uniwersytet jest tym, czego szukałem. No matter what course you study with people from all over the world and that really helps you feel at home. Czułam, że będzie to najbardziej odpowiedni uniwersytet dla mnie. There is a lot of help for international students, a lot more than I received in some of the places. Well, I love being a student in Britain. It is a wonderful country. It has a great student life. There's tons of activities. Gdybym jeszcze raz miała wybrać studia w Wielkiej Brytanii, to na pewno bym tutaj przyjechała. Każdego roku brytyjskie uniwersytety po wakacyjnej przerwie stają się barwną mozaiką kultur, języków i zwyczajów. Młodzi ludzie przyjeżdżają tutaj pełni ambicji i marzeń. Chcą pod okiem najlepszych specjalistów rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe kompetencje. Uważają, że to szansa, która w przyszłości może otworzyć wiele drzwi. Najbardziej znane angielskie uniwersytety to od lat ścisła światowa czołówka. Polish students could come here as undergraduates and they could come here to do master's programs in all subjects and they could also come here as visiting students, so they could come here for a term or two terms or a complete year. Brytyjski dyplom szkoły wyższej to symbol bardzo dobrej marki edukacyjnej na świecie. Tutejsze uniwersytety pracują na tę opinię od wielu wieków. Oxford powstał w 1100 roku. The Oxford experience is the support you get from the academics here and also the traditions. In terms of buildings and also other traditions that students experience. Jedną z najbardziej widocznych tradycji wyróżniających Oxford i Cambridge od innych szkół jest system kolegiów, w których mieszkają i pracują studenci i wykładowcy. The traditions in Oxford are still very much in place. For example, two or three times a week we have the formal dinners where students have to wear their gowns. Traditional gowns, a little bit like in Harry Potter, and when they go for their exams, men must wear suits and women must wear white ties and black jackets. Studenci z różnych stron świata przyjeżdżają na wyspy, żeby zdobyć gruntowne i prestiżowe wykształcenie, ale też żeby rozwinąć swoje umiejętności liderskie, przywódcze, które w przyszłej karierze mogą być kluczem do sukcesu. Oxford nie daje ci informacji. Informacje musisz znaleźć sam. Oxford ci daje narzędzia, którymi będziesz tych informacji potem szukał. I wytwarza w tobie umiejętności polemiki, retoryki, logiki i samodzielnego myślenia. Wykształcamy różne umiejętności, takie jak na przykład przywódcze. Jest tutaj wiele stanowisk, jak zarządzanie samorządem college'owym, bycie kapitanem drużyny sportowej, w których można się zrealizować w ramach tej społeczności college'owej. I think we're most famous for the tutorial system. So that means that as in Cambridge, in Oxford, the students have a tutor and they work individually with their tutor. So they get very individual attention. Oxbridge, jak popularnie nazywa się dwie najstarsze uczelnie, Oxford i Cambridge, to symbol akademicki. Tradycji. Do tutejszych stowarzyszeń debatanckich zjeżdżają mówcy z pierwszych stron gazet. Przed chwilą zakończyło się spotkanie z premierem Afganistanu Hamidem Karzajem. Niedługo przed nim wizytę składał były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore. Dla studentów takie spotkania to okazja do rozmowy i inspiracji. Świadomiłam sobie na co dzień, że jestem właśnie otoczona tą historią i idę na tutorial, na którym spotkam się z profesorem, który jest największym specjalistą w danej dziedzinie na świecie. I on sam jest w stanie wysłuchać moich pomysłów, wdać się w dyskusję i zasugerować mi przyszłe książki, które powinnam przeczytać na przykład. Jest to niesamowite doświadczenie, ilość czasu, którą ci tutaj poświęcają osoby tak niesamowitej rangi akademickiej. Ci, których bardziej pociąga rytm i dynamika metropolii, swoje miejsce mogą znaleźć na jednym z wielu uniwersytetów w Londynie. Jesteśmy w King's College London.
uczelni, która mówi o sobie, że jest usytuowana w samym sercu miasta. So the King's offering lots of interdisciplinary subjects like law, politics, philosophy and law all together in one program, international relations, new program too. So things that are going to make a difference to the world, and that's the kind of things that students are looking for, especially the Polish students I've met. Wykłady i seminaria odbywają się tutaj obok międzynarodowych wydarzeń organizowanych przez samych studentów. Trwają właśnie targi wymiany akademickiej. It's a wonderful fair. We're having lots of different representatives from different universities around the world, as well as some former and current study abroad students, who some students from King's and some students from the host institutions. So the point of today is just to get students really engaged in studying abroad. Show them where they can go, the different opportunities available, and just get everyone really excited about the fact that it's studying abroad. Everybody is from a different place and everybody, I guess, has a different story to them, and that's what I really appreciate about this university, rather than just studying with a group of people who have a similar mindset. I think everybody really has a different way of thinking. Alicja przyjechała do Londynu z Łodzi 8 lat temu. Dziś jest absolwentką projektowania wnętrz na London Metropolitan University. Myślę, że jest to bardzo taki personalny approach, jak to się mówi, że nauczyciele naprawdę dbają o nas i myślę, że bardziej przygotowują nas do pracy. Nie jest to taka sucha nauka. We've been a university that's been interested in putting knowledge into practice and in applying knowledge to the employment market and to the workplace. So our students are fantastically successful at finding jobs. We have high levels of students gaining employment once they graduate. To jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiają sobie dzisiaj uniwersytety. Jeśli absolwenci mają być cennym nabytkiem dla pracodawców, teoria musi być wsparta realnym doświadczeniem. Day one for our students is first day in their new job, and we expect for them to take that really very seriously. And soon they get used to that idea. They don't always turn up expecting that, but after not very long with us, they are really professional in their outlook. And because of that, and because of all the other things we do, they're far more likely to get employed at the end of it. Po 4 latach studiowania po prostu dostałem bachelor degree. Czyli po naszemu to jest licencjat. I w momencie, kiedy zdobyłem ten licencjat, chciałem więcej. I od razu mi zaoferowali doktorat. To nie jest tak, że oni cię zbędną czy coś takiego. Jak pójdziesz do nich po pomoc, to oni zawsze postarają ci się wytłumaczyć rzeczy i po prostu poprowadzić cię tą ścieżką, którą ty idziesz. Międzynarodowe rankingi pokazują osiągnięcia akademickie, ale dla przyszłych studentów ważne jest też, z jakim przyjęciem spotkają się na nowej uczelni i jaką opieką otoczą ich wykładowcy. Miałam sytuację bliską krytycznej w zeszłym roku, kiedy po prostu było wszystkiego za dużo. Ja pracuję też, także było wszystkiego za dużo. Powiedziałam mojej nauczycielce, że zacięłam się, potrzebuję pomocy i otrzymałam tą pomoc. Nauczycielka zostawała parę godzin po godzinach i w ciągu tygodnia wszystko się wyrównało. Także nie trzeba się takich sytuacji bać. Każdy student ma sytuacje krytyczne, to się zdarza, to jest normalne. My jesteśmy tylko ludźmi, również pracujemy. I taka pomoc tutaj jest do otrzymania. Kuba dziś studiuje w London School of Economics. Swój wyjazd do Anglii planował od dawna. Ciągnęło mnie za granicę po kursie językowym, który odbyłem w Oksfordzie. I bardzo spodobała mi się taka metodyka nauczania na case'ach i bardziej praktyczna część wiedzy. Mieliśmy projekt, w którym na wykładach dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można napisać biznesplan, a później musieliśmy włącznie z całą grupą od analizy rynku poprzez wymyślanie całej kampanii marketingowej przedstawić na koniec semestru projekt włącznie z prototypem. Planując studia, trzeba zadbać również o finanse. W Anglii jest możliwość po prostu pracowania na pół etatu, czy nawet na pełen etat, żeby sobie na te studia po prostu pozwolić. Polscy studenci mogą korzystać z różnorakich możliwości stypendiów, zniżek i pożyczek, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy tylko chcieć. Jest szerokie grono absolwentów i szerokie grono studentów, którzy są w stanie pomóc takiej osobie, która jest chętna studiować za granicą. As an EU student, then of course entitled to tuition-free loan, so 9,000 a year paid for by the British government. There are also scholarships and bursaries available.
The King's website has more information as well. These are full and part-time scholarships across all programs. Szczegółowe informacje dotyczące studiów w Wielkiej Brytanii dostępne są na stronach British Council.